Cześć wszystkim, z tej strony Seba z Podstore, a dzisiaj mamy coś ciekawego, mamy coś innego, mamy nie Magica. Od razu zdradzę szybko, zresztą pod tytułem odcinka można się zorientować. A co dokładnie mamy? Mamy coś, o czym niektórzy słyszeli, większość może nie słyszała. Cóż to jest? No to taka gra zza oceanu, nowa. Nazywa się Flesh and Blood. Czemu będę to otwierał? O co w tym wszystkim chodzi? Jak to wygląda w ogóle? Po co to jest? Niektórzy spekulanci z USA twierdzą, że może nie jest to nowy Magic, ale pokładają w tej grze wielkie nadzieje. Wielkie nadzieje, aż może powiedziałbym, może tak wysokie jego progu nadzieje, że pierwszy druk boksów, pierwszego takiej podstawki, to też jest podstawka, ale tu ma napisane Unlimited, czyli jest to ten tańsza część, ponieważ jest to tak jakby druga fala druku. Pierwsza fala druku takiego boksa z 80 chyba 9 dolarów poszła w górę do 800 dolarów. A jedyną różnicą, znaczy oprócz tego, że są oznaczone, że są to Unlimited karty, ale taką główną różnicą jest to, że w tym pierwszym boksie, tej pierwszej fali, foliowanie miało dwa rodzaje, jeżeli się nie mylę, jeżeli nawet są trzy rodzaje. Poczytałem troszeczkę o tej grze, zanim dostałem. Dostałem jej bardzo w promocyjnej cenie i niektórzy po prostu twierdzą, że tak jak w przypadku Magica, kiedy wychodziły jakieś starter decki, alfy, bety, to wtedy kosztowały nic. Więc to też może kosztować nic, a za 15 lat może kosztować fortunę, więc najlepiej albo trzymać sobie zamknięte pudełeczko jedno w szafie, albo otworzyć, pograć może chwilę tymi kartami i siu, do szafy na 15 lat, dać swojemu synowi, może kupi sobie za to samochód, dom, nie wiem. Jeżeli chodzi o takie spekulacje, to ja nie jestem ani za, ani przeciw. Poczytałem sobie troszeczkę, jak się gra w tą grę, na jakiej to zasadzie wszystko wygląda. Jest troszeczkę inaczej niż w Magicu, troszeczkę inaczej niż w takich innych, no nie wiem, karciankach typu Pokémon, Yu-Gi-Oh! Troszkę inaczej. Minimalnie mechanika zbliżona, jeżeli chodzi o to, że każda karta jest maną, minimalnie zbliżona do Duel Masters, jeżeli ktoś kiedykolwiek grał. Co ciekawe w tych boksach i to, co powiedziałbym, nie daje im może wartości takiej stałej, ale to, co jest ciekawe w tych boksikach, to, że jak znamy rarity, na przykład Magicu, gdzie tam mamy taką R-kę, Mythic R-kę i przypuśćmy te 4-5 Mythic Rarów jest gwarantowane na boksa, to z tego, co się orientuję, tu w tym, akurat w tej podstawce, później w dodatkach, już wyszły dwa dodatki do tej gry, to idzie bardzo szybko. Dodatkowo ta spekulacja, jeszcze zapętlę troszeczkę to, co mówiłem, ta spekulacja idzie aż tak wysoko, że po wydaniu podstawki Channel Fireball automatycznie się zainteresował tą grą i już tam zaczyna jakieś propozycje decków do składania, jakieś tam małe reportażyki o tym i tak dalej. To taki chyba pierwszy rzut, gdzie wychodzi jakaś gra i automatycznie jakaś duża stronka internetowa, duża firma się tym zaczyna bardzo interesować. Dlatego może te spekulacje mają jakiś sens, nie wiem do końca. 300 zł, 320, takie coś kosztuje. Można sobie to wsadzić do szafy. Nie wiem, czy za 15 lat wykiełkuje, czy nie. Dobra, ale kończąc ten temat tych rarity. Tutaj mamy podobnie, ale powiedziałbym bardziej Yu-Gi-Oh! Podobnie. Czyli mamy commony, jakieś tam uncommony, R-ki, super R-ki, majestic, legendary, fabled. I teraz cała zabawa polega na tym, że na przykład taką kartę legendary, czyli tam któryś tam z rzędu, ten rarity przedostatni, no jest mała szansa na to, że dostaniecie go w jednym boksie. Z tego, co czytałem, to dwie super rare są gwarantowane na boksa. Jeżeli chodzi o Majestic, to się może jeden trafić. Legendary to jest chyba szansa 1 na 2 boksy albo 3, jeżeli dobrze pamiętam. No i mamy ostateczną kartę, czyli Fabled, czyli rarity najwyższej jakości. To ten Fabled jest 1 na dodatek,
na razie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czyli tutaj jest tylko jedna taka karta i jeden taki rodzaj karty. I ona się trafia raz na około 400-500 boosterów. Powiedziałbym żart. No trochę żart. Ta karta jedna jest w tym momencie, tam opiera tam się na sumę jakoś tam 300 do 800 dolarów. Okej. Nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Ja bym chciał się skupić na tym, że to jest bardzo ładne opakowanie, bardzo ładna folika. Dalej bym się chciał skupić na tym, że gdzieś tu to widziałem, że tu mamy takie ładne oznaczenie, które bardzo mi się podoba. Age 16+. Czyli możemy sobie popatrzeć może na jakieś gorowe akcje? Nie wiem, może trochę więcej krwi, o Flesh and Blood, no okej. Zobaczmy, otwórzmy to po prostu, nikt się na tym nie zna. Ja się też na tym nie znam. Mam nadzieję, że... tam widziałem chyba jeden opening, ale nie przyjrzałem się do końca. Mam nadzieję, że karty jako karty będą miały jakieś, nie wiem, oznaczenie, żebym ja wiedział, co to jest. Common, uncommon, erka, mythic, erka, nie wiem, dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. Ja sam może nawet usiądę do tego, bo chciałbym stał przy filmiku. Dobra, nawet na razie pudełko jest... pudełko jest grubsze i powiedziałbym chyba... Tak, to jest zupełnie, zupełnie inna jakość niż Magicu. Troszeczkę grubsze jest i tak się wydaje, po prostu bardziej takie wytrzyma. Jeżeli chodzi o boosterki, no folia też jest grubsza, ale wydaje mi się, że boosterki nie są 15-kartowe. To tak na wyczucie, jakby było ich trochę mniej w paczce niż normalnie. Boosterków na box jest 24, czyli boosterek wychodzi tak pi razy drzwi, troszeczkę chyba drożej niż boosterek do Magica. No dobra, pooglądajmy sobie arty, zobaczmy, jak to wygląda w ogóle, zobaczmy, jak wygląda budowa boosterka. Z tyłu powinniśmy mieć kartę, która jest dwustronna. A dwustronna karta to nic innego jak token. Ale także tokeny używa się do gry. Także nie mamy tu jakiegoś takiego oznaczenia, oprócz gdzieś tu powinno być napisane, że to token, albo się mylę. Nie, ja nic takiego nie widzę, że to jest napisane, że to jest token. Nie, nic takiego nie widzę. Dobra. No mamy bohatera. Ogólnie to gra opiera się na tym, że budujemy sobie swojego bohatera i jego oręż i dysponujemy arsenałem i bijemy się. Chyba są cztery frakcje w podstawce. Nie wiem, jak to tam dokładnie wygląda, ale no to właśnie mamy jednego z bohaterów, chyba ninja akurat. Tak, tak to wygląda, to jest pierwsza ta karta. No i tutaj mamy, ja nie widzę tutaj oznaczenia, co jest commonem, co jest uncommonem. Ludzie, jak ja mam to znaleźć? Gdzie to jest to napisane? A dobra, widzę, nie, stop, przepraszam, wszystko jest okej. To jest bardzo sprytne. Mamy T przy czwórce. A tu mamy? Chodź tu. Mamy C. Tak, common. Dobra, super. Fantastycznie. Okej, okay, no to mamy jakieś tu akcje. Nibble Strike, Wounding Blow, Demolition Crew. No, tak na razie nic. Czemu ta karta jest obrócona? A, ogólnie tył bardzo ładnie wygląda. Trosz, widać, trochę smutne, ale no widać, że karty są inne niż Magica. Są troszkę bardziej miękkie, ale są bez żadnych zszarganych boków. Są dobrze wycięte, wszystko ładnie jest. Farba też ma ładny ten. Dobra. Komony. Okej, okay, mamy ekwipunek. Z niewiadomych przyczyn był obrócony? Nie wiem. Nie jestem w stanie tego rozpoznać. I mamy kartę, która ma Rarity R. Czyżbym się pomylił, czy w tej grze nie ma uncommonów? No, nieważne. Dobra, mamy R-eczkę i mamy drugą R-eczkę. Ja nie wiem, na czym to wszystko polega, więc ja tylko mówię, co mówię. I mamy, czekajcie, mamy R-kę i R-kę foil? Dobra, ja bym się chciał bardziej przyjrzeć tej R-ce foil i tego, jak to w ogóle wygląda. Foilowanie jest o wiele słabsze i co ciekawe, nie wiem, czy wydaje mi się pod słońce, pod światło, że tylko obrazek jest foilowany? Tak, dokładnie. Tylko obrazek w środku jest folią. Aha. Szybkie sprawdzenie. Wiecie? Balka tą stronę otwartą. Aha, okej, okay, dobra. Każdy boosterek ma jedną foil kartę.
Tylko, że to może być random rarity. Okej? Okay? Dobra, do mnie to przemawia. Dobra, w porządku. Czy mam taką R-kę? No nie świeci się za mocno, przyznam, bardzo, bardzo słabo się świeci. Może dlatego, że tylko obrazek się świeci. Mamy Commona, jeszcze jednego Commona. To jest chyba tak też ustalone jakoś. Ha, okej, okay. Dobra, ja się pogubiłem ogólnie. Czemu po wszystkich R-kach mamy jeszcze 7 Commonów? To jest jakoś po prostu... Aha, dobra, już chyba widzę, o co chodzi. Szybkie sprawdzenie. Tak, mamy takie coś jak generic action, które się dopasowuje do każdego bohatera, którym gramy. A tu mamy akcje już przypasowane do danej klasy. Tu mamy Brute, Guardian, Warrior, Ninja. Okej, okay, dobra, kumam. Tylko taka budowa boosterka jest trochę taka przeszkadzająca, bym powiedział, w otwieraniu, bo tak to zawsze byśmy mieli te najlepsze karty na końcu, tak jak to w Magicu jest, to fajnie się ten. Ale teraz jesteśmy sprytni. Aha, okej, okay, no mamy jakiegoś... Tokena znowu dwustronnego. No, a okej, okay, dobra. Ten jest jednostronny. Nie wiem. Ktoś pewnie jak przyjdzie tutaj i będzie znał tą grę, będzie coś chciał ten, to mi powie, o co w tym wszystkim chodzi. Dobra, teraz 7 komonów sobie przerzuciliśmy. Nie wiem, które to są. Na razie nie widzę tej żadnej. Smutny obrazek na karcie. To chyba o to chodzi z tym 16+. No w Magicu takich rzeczy... O, no na przykład... Troszeczkę brutalne. To przypomina mi bardziej starego Magica, którego tak... Zaraz będziemy przyspieszać rzeczywiście z tym. Ja tu tak się na razie... Może nie rozkoszuję to złe słowo, ale tak po prostu rozglądam. Nie wiem, o co chodzi. Wiem, że tutaj mamy kropeczki. To jest karta, jeżeli ją odłożymy na zasób, to tyle nam zasobów będzie dawała w danej turze, czyli tak jakby many, nie wiem. A tutaj mamy jej koszt. I ta sama karta, jedna ta sama karta, może być występować w trzech kolorach. Właśnie żółty, niebieski i chyba czerwony. I o, właśnie tak. O. Czerwony zawsze oznacza, że karta daje jeden resurs, żółty, że dwa, a niebieski, że trzy i... Ta sama karta może być w trzech kolorach. Identyczna ta karta może być w trzech kolorach. To też ciekawe. Nie wiem, jak to się rozwiąże, jeżeli chodzi o cenę kart. Nie wiem, czy to ma jakiś sens. Dobra, mamy jeszcze komuniki. Ja tu się w ogóle staram bardziej przyglądać. Aha, znowu mam obróconą kartę. Nie wiem, czy ten ostatni common przed... Nie wiem, przed czym jest obrócony. Ok, common. I jeszcze jeden common, też całkiem fajny art, no ale tak wiadomo, jakieś rycerze, jakieś... Aha, dobra, okej, okay. Ekwipunek. A, tamte karty ja przez szypałek obróciłem. Czyli ekwipunek jest zawsze przed R-kami, tak jakby, przed tymi wszystkimi foilami. No dobra, no to mamy R-kę, czyli w każdym boosterze są dwie R-ki? No to jest też bardzo fajny art. No i widać taką trochę bardziej brutalność może w tej karciance. Flick flak. Nie wiem, o co chodzi, ale jest okej. Okay. I mamy Commona foil. O. I faktycznie tylko obrazek jest foilowany. Cała karta ogólnie lśni, ale sam obrazek jest foliowany. Tak jakby ja to... Nie wiem, czy wy też to dobrze widzicie, ale tak to właściwie wygląda. Nie wiem, czy otworzyłem w ogóle całego boostera, jak tak się seba wleczę. A i tu mamy inną klasę. Mieczyk. Okay. Bardzo, bardzo to jest ogólnie 4, 5, 6, 7. Bardzo ciekawe to jest rozwiązanie, mi się podoba, ponieważ tak jakby nie musimy sobie szukać jakiejś mytikerkę, który będzie właśnie bohater, którym będziemy grali, tylko bohaterzy są na tokenach i normalnie się ich używa w grze. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Czyli token jest tak naprawdę tokenem z nazwy, a... Samo przez się nie rozumie, że to jest karta, która się używa do czegoś dodatkowo, tylko jest sama z sobą, jest sama z siebie, jest jednak normalną, grywalną kartą. Przelecieliśmy te komuniksy. No i mamy zbroję. I mamy ereczkę, jakiś energy potion. Chyba podobno dobra karta, nie wiem, nie znam się. Bo fajny art. Podoba mi się. I mamy Commona foil. Takie nic specjalnego. Tak, może tak z grubsza, wydaje mi się, że
produkcja takich kart, no jak już się robi to troszeczkę komputerowo i to wygląda troszeczkę inaczej, to nie będzie miało takiej wielkiej wartości, jak miałby Magic z 93 roku rysowany ręcznie. Ja już to widzę tak po prostu, tak moje takie skojarzenie. Może być, że faktycznie, że oni zrobią te druki bardzo limitowane i wtedy faktycznie będzie to miało jakąś taką dodatkową wartość, że tego jest bardzo mało, a ludzie w to grają. W czasach pandemii teraz ciężko jest o cokolwiek, żeby prosić tam, żeby grać czy coś. Goliath Gantler. Fajna, fajna karta. Mamy ereczkę. I mamy drugą ereczkę. Tą kartę już mieliśmy. Jestem właśnie ciekaw teraz tego, co... O, właśnie, mamy dobry przykład. O. Dwie takie same karty. W ogóle... co? W ogóle mają zmienne te, gain. Nie wiem, co to daje dokładnie, te zielone, ale mają też zmienną tą. Bardzo, bardzo ciekawe. Pierwszy raz widzę w grze, żeby tak to wyglądało. I mamy... O! Mamy coś prawdopodobnie wartego więcej, nie wiem jak to tam się liczy, ale mamy super rara i mamy super rara, który jest foil, więc nie wiem jak to działa, czy to się działa, zamiast erek może się trafić, czy one się trafiają tylko w slocie foil. To foilowanie no, nie podoba mi się szczerze mówiąc, jest bardzo słabe. Słabe, w porównaniu do Magica, nie mam akurat tutaj żadnej więcej foilka, a mam jakąś foilkę, przepraszam. No, chyba nie muszę tego w ogóle tłumaczyć tymi słowami. Dobra, kontynuujemy po chwilowej przerwie technicznej, która nazywa się rozładowujący się telefon. Więc go podłączyłem, musiałem tutaj jakoś ogarnąć, spróbuję połączyć te filmiki, żeby było wszystko ok. Na czym skończyliśmy? Nie ta strona, to się łatwo pomylić. Mam jakąś kartę, która jest generic token aura. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Jedziemy z tymi komunikami. Tu widać, że dużo kart się powtarza i ja nie wiem, ile dokładnie kart jest w secie podstawowym. Ale też w Magicu tych kart podstawowych też nie było za dużo w tych pierwszych alfach, betach. To może to też ma jakoś takie... No, mamy reczkę, disable. Drugą ereczkę Staunch Response i Komona Foil, bardzo ładnego. O! Tu od razu widzę, że Foil jest lepszy. Ja nie wiem, czy to zależy od artu, czy akurat po prostu niespecjalnie bawią się w dobre foliowanie, no ale tak nie wiem. Nie wiem, tak jak mówiłem w tym pierwszym secie, znaczy pierwszym, o, mamy dwóch na przykład bohaterów. Jest taka jakaś różnica też, że jak mamy Young, Hero, i tam i normalny hero, to też jest inna różnica, bo są jakieś inne rodzaje gry, gdzie właśnie można startować z 20 życiami albo z 40. Raczej to nie tak jak w Commanderze czy cokolwiek innego, tylko tam są po prostu różne tryby. No także tę kartę też już widzieliśmy. Co my tu jeszcze mamy? Takie karty nie widzieliśmy na przykład. To też nie wiem, czy jakieś komony mają super rzadkość, czy jak to tam dokładnie się odbywa. Zaraz tu powsadzamy. O, fajny art. Zaraz tu powsadzamy sobie do koszulek i do szafy i niech sobie czeka tych 15 lat. Ja tam nie będę mu bronił. Taki dobry przerywnik, co nie? Żeby zamydlić oczy, że nie robię unboxingu z Commander Legends. Nie, chętnie bym zrobił, ale czekam po prostu na to, aż przyjdą do nas kolektorskie boosterki, bo to jednak się otwiera najlepiej na wizji. Też fajny hełm. Nie wiem, czy ja w ogóle powinienem ekwipunki kłaść na to samo miejsce, po prostu nie wiem. Mamy dwie ereszki. O, też ładny art. To mi się akurat podoba. Nie wygląda na super komputerowo robione, tylko trochę ręki ktoś musiał do tego mieć. I mamy Komona Foil. Przystojnego Shreka.
Powiem szczerze, że się... O, taki brud ładny. Że się o wiele łatwiej otwiera boosterki, jak się nie ma pojęcia, co chodzi. A nie tam trzeba. O, to fajne, to on sobie pograł w swoim deku do komandera. Tak, nie. Tutaj to jakieś ninja, miecze, nie wiem. O, kolejny przykład fajny. Dwie karty pod rząd. Różne. A mają to samo? Nie, w ogóle dają też inną tą. Inne statystyki dają. Plus 2, plus 1. Dziwactwo, dziwactwo, dziwactwo. Dobra, mamy to. No i mamy kolejną R-kę. R-kę chyba też nie jest za dużo, bo już nam się powtarzają. I mamy, o! O, mamy R-kę i super R-kę. O, to dobrze, to dwie gwarantowane super R-ki są na buksika i mamy taką super. Ciężko wam się pewnie ogląda ogólnie. A jak Magica otwierałem, to te karty nie są aż tak błyszczące, że one po prostu świecą, odbijają wszystkie światła u mnie w pokoju. A tu zdecydowanie odbijają i to o wiele mocniej. Teraz też tak zauważyłem. I Komona Foil. Też trochę ładniejsze foliowanie. Nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Ale nie będzie. Doczłapiemy się tutaj do końca. Mamy kolejnego Bruta. Jakąś kubitkę. 4, 5, 6, 7. Powinni robić chyba tak, że ekwipunki też powinny mieć jakieś takie common on common RK w tym slocie, co nie? Na przykład, że to troszeczkę takie różnorodne by było. Nie wiem, ja bym tak chociaż zrobił. Tak to każdy ekwipunek to common, chyba że to ma jakieś większe... O! Mamy kartę, która się nie trafia w każdym boxie. Mamy Majestic, czyli to MK. Jak to mnie mam, tak? Bo mamy tutaj M napisane, od razu wam pokażę. Fajne oznaczenie, fajne kolorystycznie. W Magicu też powinni takie coś podchwycić. Takie coś? Nie wiem. Nie mam pojęcia, śmieszny art. Czy to w ogóle cokolwiek ma? Czyli takie Majestic karty, które się rzadko trafiają, też mają różne te, różne koszty, różne tutaj? Nie. Ciężko mi powiedzieć. O, Jerka Foil jeszcze. Się na upało po prostu tego sporo. Dobra. Czyli co? Tutaj i tutaj, tak jakby. Okej. Okej, czemu nie? Dobra, jedziemy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Przerzucamy, odkrywamy. Tak patrzę na niektóre z tych kart, jeżeli się zaczyna od 20 życia na przykład, a to mają 7 ataku. No tak, nie wiem, czy to są dobre karty, czy to po prostu się jakoś inaczej liczy, ja tego nie wiem. Tylko ja tam widziałem tylko takie chwilowe jakieś po prostu tutoriale do tej gry. Mamy ereczkę, którą już chyba widzimy trzeci czy czwarty raz. Fluster Fist, też mi się wydaje. Ogólnie po artach to bym w ogóle nie skojarzył, że któraś karta to jest common, która jakaś karta to jest uncommon i RK. Nie widać po prostu różnicy za dużej jak dla mnie. No, czy to ma jakieś znaczenie do końca. Tu mam znowu jakiś quick and action. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Przerzucamy. O, wchodzę na ten. Mogę już boksy masowo otwierać. Można mi przysyłać. Dawajcie, ja tu będę szybko. Już wiem, jak się otwiera, żeby R-ka była na końcu. O, to jakiś ładny ten. No to wygląda na przykład na uncommon już. Ale nie, jest common. No dobra, trudno. O, mamy blackout kick. Art tego filmiku. I kolejną R-kę, którą przed sekundką mieliśmy w innym kolorycie. Tu mam bardzo ładny art. To mi się podoba. Jak na komona. I to komon, którego chyba ani raz jeszcze nie mieliśmy. I teraz już prawie meta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Powiem szczerze, że tak aktualnie to mi się to dobrze otwiera. Dobrze mi się otwiera, ponieważ w końcu nie patrzę w trakcie otwierania na ceny, ponieważ ich nie znam. Więc się całkiem na przykład wygodnie dla mnie otwiera taka areczka, taka druga areczka, dużo tekstu i komonik. Też nie kojarzę, żeby ten komon był ten... Nie wiem, czy to jest jakaś też oddzielna funkcja, że na foilach trafiają się karty, które się od normalnych tych nie trafiają. Nie wiem, naprawdę można się tutaj pogubić.
No nie, okej. Okay. Ja po prostu jestem ślepy, ja po prostu nie widzę tych kart, które mi się trafiają. Tego też, to pierwszy raz widzę. Nie wiem, ktoś to widział? Nie wiem. Pytanie techniczne, czemu po komunach jest RK, a nie jest ten? Też fajna karta, ładna. Ereczka. O, to mi się spodoba ten art gdzieś tam na początku, jak otwieraliśmy. I jeszcze jedna ereczka i komunik foil. Dobra. No jeszcze kilka boosterów mamy, tak trochę się zagadałem na początku. Teraz to wygląda jak wygląda. Aha, to jest ten token taki jednostronny. Nie wiem, czego on jest. Okej. Muszę inaczej układać te karty, żeby nie były odwrócone. Śmieszne, że po dwie, trzy karty takie same można trafić w boksie jednym. Znaczy w boosterku. Ereczka i ereczka. Tą ereczkę też już mieliśmy. I common foil. Nic ciekawego. Młotek jakiś. I dojrzała pani. No chyba trafiliśmy cały czas niedojrzałą jej wersję. 4, 5, 6, 7. O tak. Okej, okay. Jeszcze jeden komunik. Reczka. Jest druga reczka. I jest reczka for jeszcze. Jak do mnie mam, to jak nam się trafiły te dwie super erki i jeden Majestic, to już raczej na nic nie możemy liczyć w tym boxie. Nie wiem dokładnie, jak to działa. Ja tylko przeczytałem na jakiej zasadzie, jak wyglądają ogólnie te rarity. Trochę właśnie mnie zdziwiły te Fabled. Pierwsze słyszę o takich kartach, co się trafiają raz na, nie wiem, 15 boxów czy 14. 400 boosterów. Porównuję to do jakiegoś tam Masterpiece'a, tak? Albo ekspedycji starszych po prostu. Ale to też jest nie do porównania, no bo tam to można było... O, ja mam jeszcze jedną superelkę, fajnie. No jakąś taką crazy bym powiedział. Tak jak wygląda, tak wygląda. I trochę robi dużo, więc jest całkiem pokaźna. I tego orka to już mieliśmy chyba. Czyli mamy trzy superelki. Czyli może foil się nie liczy w tej puli dwóch. Albo po prostu dostaliśmy dodatkowego. Jak to we wszystkim, tak? Wielka loteria. No nie wiem, ja tu nie widzę Black Lotusa. Tego Black Lotusa tej karcianki. Nie wiem, jak miałby wyglądać taki Black Lotus tej karcianki. Poczekamy za 15 lat, będziemy wiedzieć, nie? A tam boom, takie coś. 15 tysięcy dolarów. Equipment common. No już kończymy tego boxa. I tak zajęło nam dość długo. No, stop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Hop, 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 tik, tik, pyk. Go. Jeszcze jedno. Takich to już mamy mnóstwo. Jest reczka, którą nie widzę. Nie, no tych erek trochę jest, tylko chyba tak jakoś zrobili, że niektóre erki specjalnie się powtarzają w dużej ilości. O, jest... Można trafić dwa Majestic w jednym boksie? Ja w ogóle nie kumam tego. Nie wiem. A dostaliśmy taką Majestic panią. O! To w ogóle fajnie wygląda. Jest bardzo ładny art naokoło ramki. Nawet nie jest foilowana ta karta, wygląda świetnie. To mi się podoba aktualnie. Jest jeszcze komunik, którego już chyba mieliśmy. No to spoko. To nie wiem, to chyba dobry box. Jak dwa Majestic nam się trafiły. A Majestic jest nawet nie jeden na boxa chyba. Chyba, że źle coś przeczytałem w instrukcji, ale nie. Chyba dobrze czytałem. 3, 4, 5, 6, 7. Teraz powinienem po kolei różne takie gry kupować, sobie pojedyncze otwierać, zobaczyć. Albo poobstawiać, po jednej karcie zostawić, którą obstawiam, że za 10 lat będzie miała wartość i za 10 lat filmik na YouTubie. Ze sprawdzenia moich obstawień. Ereczka i komonik, head jab.
Matko Boska, przepraszam, tych boosterów jest więcej, co mi dalej niż 24. Jakiś koszmar. Ja już bym chciał skończyć ten opening, a tu się jeszcze dzieje. Mam dwóch bohaterów młodych, fajnie. 4, 5, 6, 7. O matko boska, co tu się dzieje? Nie wiem, może się zaraz okaże, że to będzie wystrzał. Pandemia pójdzie. Flesh and Blood, drugą najczęściej graną karcianką w Polsce. Będę musiał kupować, otwierać więcej boksów i się nauczyć tego, co tu się dzieje w ogóle, o co tu chodzi. Reczka, reczka i Comonic Foil. Skończą się moje narzekania. Dobra. Ciuk, ciuk. Nie, 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 w dobrą stronę chociaż pójść. 3, 4, 5, 6, 7. Hop, 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 hop. Jedziemy dalej. Bardzo, bardzo dużo powtarzających się kart. Mnóstwo powtarzających się kart. No tą to już chyba czwarta ryka taka sama jest. To w Magicu się tak nie... To jest na pewno trzecia sztuka. I mamy super erkę foil. I bardzo ładnym artem. Ej, to wygląda bardzo dobrze. Podoba mi się. Mugenshi Release. Oh. Matko boska, ile tekstu. To jest na pewno dobra karta. To jest dobry boks, ja wam mówię. Zarobiliśmy, nie wiem ile na nim, ale mamy dwie super erki foil, dwie zwykłe super erki i jeszcze dwie Majestic karty. Po prostu nie trafiła nam się ta Fable. Nie wiem, jak jest oznaczona, może jest Kmonem. Nie wiem. 6, 7, dowiem się. Jak wszystkiego kiedyś. Na razie ciężko w ogóle jakąś stronę, na której można sprawdzić cenę. Na TCG Player tam troszeczkę można posprawdzać cenę tych kart, ale nie wiadomo, czy to w ogóle ma ręce i nogi to sprawdzanie w tych stronach. Mamy dwie jakieś nudne erki, które już się nam potrafią. Tak, tak, docieramy. Ja widzę koniec pudełka. To są dwa ostatnie boostery. Siu, 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 siu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, to ten ładny equipment, który dobrze wyglądał. To mamy erkę, która fajnie... Mamy jeszcze jednego super rara. Matko boska. Nie no, mówię, to jest dobry ten. To jest dobry boost box, ja wam mówię. I mamy Comona Foil. Comona Foil, który w ogóle nie, jako Comona nie kojarzę. Nie, pewnie był. Pewnie był. Ja ślepy jestem, mówię. Staram się doszukać w tych kartach cen, ale nie widzę ich i mam tutaj problem. I się po prostu trochę gubię w tym openingu. Siup, siup. 7 i odwrócić, jak zawsze. Nie wiem, czy to obracanie tam przy tych equipmentach i tak dalej to pomaga jakoś w pakowaniu tych paczek automatycznie. Nie wiem, no po prostu ciężko mi jest powiedzieć, na jakiej zasadzie to się dokładnie opiera. No mamy dwie ereczki, czyli bez polotów i mamy ostatniego Comona Foil. No okej, okay, powiem, no... Dobrze wygląda. Są fajne takie, co po niektóre. Obstawiałem, że jeżeli tam jest 16 plus, to by było troszeczkę więcej krwi. Ale to może z dodatkami. Tutaj tak chcieli taki jakiś, powiedziałbym, standard zachować. Może, nie wiem, powoli jakoś tak się rozwijać. No komonów jest absurdalna ilość. Dwa razy tyle, co podniosłem, czyli dwa razy tyle. No tutaj jakieś dwie foil R-ki, dwa foil... Nie, dobra. Mi się wydaje, że tak, że to dobrze wygląda na razie. No. Także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia na filmiku z Commander Legends. Pa!